Cześć, witajcie, tutaj Mangetsu, witam was oczywiście w kolejnym Isaacu Repentance. Szybkie sprawdzenie progresu, achievementów mam 532. Jakoś tak wyszło, że odcinki ostatnio z Isaaca, no niezbyt udawało mi się je nagrać. Jakoś nie miałem na to czasu i też miałem inne materiały do wrzucenia. Dlatego też jest taki duży przeskok znowu z achievementami, bo coś tam robiłem. Ale też oczywiście uwzględniając to, że jakieś postacie chciałbym dopieścić na odcinku. Jedną z tych postaci niewątpliwie jest Samson, to znaczy oczywiście Tainted Samson. Jest bardzo przyjemny, bo możemy sobie fajnie działać z tym berserkiem. No i słuchajcie ludzie, mam do was takie dosyć ważne pytanie, ponieważ kiedyś robiłem livestreama, to chyba nawet było jeszcze w listopadzie, nie dam sobie ręki uciąć, ale coś koło tego. To był livestream, na którym grałem sobie zwykłym Lostem i udało mi się w dość ciekawy sposób zrobić breaka, którego jeszcze w sumie nigdy, nigdzie nie widziałem i który mógłby być ciekawy. I tutaj pytanie do was, czy chcielibyście może ujrzeć tego livestreama w formie zmontowanego odcinka, ale tak wiecie, bardziej nawet trochę zmontowanego, z większymi przerwami, bo tam wiadomo, że skoro to było z livestreama, no to było to tam też odpowiadanie jakieś na czat, albo, ale średni przedmiot. I chyba też możecie mi na słowo zaufać, że skoro był to livestream, no to nic po drodze się nie działo, bo wiecie, przy Loście akurat cięcia mogłyby być tak różnie odebrane, że ja tam, nie wiem, coś sobie zmieniłem i coś tam mi się nie udało, a tak naprawdę pokazałem, że mi się udało i tak dalej. I tutaj pytanie do was, czy chcielibyście taki odcinek? Jeszcze tylko warto wspomnieć, że z tego co przeglądałem, to troszkę audio, głos z gry po prostu jest troszkę za głośno względem mojego głosu, ale sam materiał, to znaczy ten break i tak dalej, wydaje mi się dosyć ciekawy i warty pokazania. I chciałbym, żebyście również się do tego odnieśli. Ja mogę oczywiście taki materiał zmontować, na razie się wstrzymałem, to znaczy zacząłem go robić, a potem tak stwierdziłem, że może jednak was zapytam o zdanie, a tymczasem i tak zrobię coś, co chciałem, czyli zagram tym Samsonem. Lecimy przez zwykłe piętra i postaramy się zrobić boss rusha, hasha i delirium, bo Samson jest dobry do speedrunowania, więc przynajmniej coś odblokujemy. Co to są za itemy? Ja nie wiem. Tragedia! Wszędzie, no dobra, chociaż ten Gapi's Color to jakaś jedna z trzech części Gapiego. Ale gdybym teraz nie grał Samsonem, to naprawdę bym się zdenerwował, bo Samson ma ten swój jednak damage, tę swoją szarżę i to już samo w sobie powoduje nam, czy sprawia, że mamy sporo możliwości. Wątpliwości może też będziemy mieli w momencie, kiedy będziemy na późniejszych piętrach, ale to jeszcze zobaczymy. No dobra, nie uda mi się tego wyspeedrunować bardziej, przetrzymać się, przedłużyć tego berserka. I muszę was też zmartwić, ale drodzy widzowie, nadchodzi najważniejszy element, kurczę, moich studiów, czyli sesja. I jest to oczywiście też moment, którego się boję. Przyznam się szczerze, że przez nagrywanie i streamowanie, dlatego że chcę, żeby jednak moja kariera youtubera, streamera i tak dalej postępowała, staram się bardzo często robić wszystko, a niekoniecznie już na naukę znajduję czas. Jeju, no i co ja miałem zrobić? To było nie do uniknięcia, kochani. Jak miałem tego uniknąć? Powiedzcie mi sami. No nie mogłem. Liczyłem na to, że mi się jeszcze ta przemiana załaduje do końca. No ale nie udało się. No i co chciałem powiedzieć? No i będzie ciężko podczas tej sesji. Mam nadzieję, że ostatni tydzień, chociaż tutaj przed sesją, uda mi się jakoś do tego wyuczyć. Ale powiem wam, że mam tyle materiału i z tak różnych dziedzin, bo jednak taki mam kierunek studiów, ciekawy, ale wymagający, że nie liczę nawet, że mi się uda w pierwszym terminie zdać, o ile w ogóle mi się uda. Jest już o wiele ciężej i formy zaliczenia też nie są zbyt ciekawe. Dlatego no zobaczymy, jak to będzie wkrótce z odcinkami. W każdym razie ja planuję pokorzystać jeszcze tutaj przed sesją troszkę i być może nawet udałoby mi się, bo też planuję, nie wiem czy wiecie, zrobić live'y z Cupheada ponownie, bo już kiedyś przechodziłem i jeszcze chciałem je zmontować w odcinki. Więc jeśli miałbym jakiś taki materiał, który byłby i ciekawy dla was i właśnie też satysfakcjonujący dla mnie, no to bym sobie powrzucał i jeśli by to było faktycznie jakościowe, to mógłbym się bardziej skupić na tych studiach, ale to różnie bywa, bo ostatnio robiłem bardzo fajne live z FNAF-a, wiem, że to jest uniwersum, czy w sumie ogólnie seria, która może nie każdemu przypaść do gustu, sam byłem sceptycznie nastawiony. Weźmy może ten Glowing Hourglass, kurczę, kusi.
jak cholercia. Jeszcze tutaj jest Soul Heart, który weźmiemy może po bossie, a ja wezmę sobie Gloaming Hourglass. Mums Box jest też itemem, który jest ciekawy i który zaczynam doceniać, ale jakoś tak mnie skusiło, żeby też z tego Gloaming Hourglassa pokorzystać, bo widzę, że z szansą też jest u mnie różnie. Nie wiem, czy uda mi się teraz zdobyć Devil Room, prawdopodobnie nie, jak to zwykle bywa, ale jakoś wyjątkowo nie czuję się z tym specjalnie źle, bo sposób, w jaki oberwałem, był tak głupi, ale nie z mojej winy, no bo widzieliście, że był tak Nie, to już było z mojej winy. To cofamy. Tak po prostu głupio skonstruowany, że przykro po prostu. Dobra, ja się tutaj skupię. Może jednak powinienem tego Soul Hearta wziąć. Może się poczułem zbyt pewnie z Baby Plumem na takim pokoju. No bo pokój widzicie, że ma zrobione po dwóch częściach puste pola, w które nie mogę wejść. Jak w bingo jakimś. No, Mangetsu, zrób to. Ale mi się tryb starego dziada odpala. Mangetsu, dasz radę? Odpal berserka. Tak, proszę. Do... O! Jest, udało się. No i niestety... Na co mi to było, to staranie się? Tak jak mówiłem, nie czuję się specjalnie urażony, prawda? Ja sobie jeszcze tutaj może ewentualnie walnę i kupię sobie tutaj te oto... tego oto Soul Hearta. Idziemy na następne piętro. Mam nadzieję, że chociaż tam rozwalimy system, bo w przeciwnym razie, jeśli chodzi o Devil Roomy, ja tutaj sukcesu nie wróżę. Jeśli chodzi o sesję, tak jak już mówiłem, dokończając ten temat, no martwię się o to wszystko, ale wychodzę z założenia, że trzeba być tej dobrej myśli. Do tej pory przyznaję, że praktycznie do niczego się nie uczyłem i parę rzeczy już zawaliłem, ale no studia, kochani, studia. Niełatwo jest studiować i być youtuberem, jak tutaj tyle to czasu zajmuje, wbrew pozorom. I sporo w ogóle moich znajomych, którzy są youtuberami, nie studiuje albo nawet odradza mi studiowanie, rzucenie studiów. Ja mam troszkę takie ambicje, że chciałbym mimo wszystko jakieś wykształcenie mieć. Chociaż nie wiem, czy uda mi się je jakoś wykorzystać. Wiecie co, Gloaming Hourglass mogę na przyszłość wykorzystywać w taki sposób, żeby zaglądać sesy w tych kochanych naszych treasure roomach, a potem wychodzić, jeśli będzie to gówniany przedmiot, nie? Tak zawsze robiłem, a jakoś teraz ładunków mi zabrakło. Skusiłem się, bo do tej pory były przedmioty no niezbyt, no popatrzcie, jakie mamy przedmioty. Mamy coś takiego, no na tirsy fajnie, że coś się zdarzyło, a reszta to są takie defensywno jakieś takie dziwne te przedmioty. Dobra, czyścimy ludzie. Speedrunujemy, lecimy dalej, nie przejmujemy się. Tutaj lecę dalej, robię za rakietę. I znowu jest bossik dosyć nieprzyjemny. No, dla mnie przynajmniej. Ale spokojnie, ja mam tutaj jeszcze w moim rękawie tak zwanego Soul Hearta i Gloaming Hourglass. Także nie powinno być źle. Nawet nie wiem, czy iść pod te Devil Roomy. Nie, no raczej pójdziemy pod Angel Roomy, żeby z tym życiem jakoś nie mieć źle. Tak myślę. Ostatnio też chyba wszedłem pod Devil Roomy gdzieś w jakimś odcinku. Ale uniki, jak Weroniki. No i dobra, oberwałem, ale udało mi się zdobyć ten Devil Room. No i mam też Mister Dolly, no to co? Jezus, ale serducha, liczyłem na to, że tego Soul Hearta sobie odzyskał, a tu taka dupa. Nie wytrzymam, jest przynajmniej glowing, jest broken modem. Ale przynajmniej nie będzie mi już żal w sumie, skoro tyle tych żyć wypadło, żeby wziąć te 10 bomb. I szansy sobie nie zepsuję. To co tam widzicie teraz, jeśli chodzi o Angel Roomy, to jest scam, na to nie patrzcie. I mamy Kipersaka. Bardzo dobrze, że udało się to zdobyć jeszcze przed zakupieniem przedmiotu. Dostaniemy dodatkowe statystyki, oczywiście widzicie, dostaliśmy monetki. No to żeby tutaj stało się zadość, powinniśmy jeszcze jedną monetę zdobyć, żeby ten broken modem sobie kupić. I ja będę już mega zadowolony. Fajnie, że Kipersaka udało się zdobyć, chociaż kurczę, wiecie nad czym trochę ubolewam? Że... w ogóle ani razu na tym save'ie nie zdarzył mi się przycisk R, tak po prostu w Secret Roomie. Nie wiem, od czego to zależy. Znaczy, no wiem, no po prostu od szczęścia, nie? Ale jakby patrzę, urywka i ryfek co chwilę ma przycisk R. A nawet tak dużo po tych Secret Roomach nie chodzi. Często ma gdzieś na początku. Jakoś tak, nie wiem. A ja nawet jak gram, wiecie, samemu sobie tutaj unlocki robię i tak dalej, to mi się nie pojawia. Nawet nie, że na odcinku, nie? Naprawdę, jakie szczęście trzeba mieć i jakie nieszczęście ja muszę mieć, że mi się tutaj na tym save'ie nie chce to trafić. Chcę tego trzeciego Dead Goda 530 osiągnąć, tutaj piechotą nie chodzi. Także mam nadzieję, że kiedyś się kurczę trafi.
bo teraz tym Kainem może być niezbyt ciekawe osiąganie tego. Nie podoba mi się to, że łazimy po tym piętrze jak głupki i szukamy tej jednej monetki. Naprawdę. No chociaż sobie pójdziemy jeszcze do Curse Roomu i tyle dobrego, może będzie kolejna część gapka. Ale to co mi się nie podoba, to już fakt, że tyle tych gości mnie goni. No, przez to, że podniosłem pigułę, to mi zablokowało możliwość atakowania. Chodźmy, zbierzmy tę pigułę, jedną, drugą. Paraliż, ale te piguły są wstrętne. Dobra, ja cofam to, mam to gdzieś. Straszne, nic na tym nie zyskałem, tylko straciłem. Monetka, jedna monetka, ja chcę jedną monetkę, proszę no. Gro, poszedź się, chociaż nie wiem, na chwilę. Nie chcę wygrzybywać, ciemna hasza, bo srasza. Miałem takie ambitne plany dzisiaj. A skończy się chyba tym haszem i delirium tylko, jak tak dalej pójdzie, bo 10 minuta w Cavesach 1 to jest zły wynik. To już musielibyśmy, wiecie, przelecieć. O, dobra, jest ta jedna moneta, ja lecę dalej, się nie przejmuję. Musielibyśmy już przelecieć te następne piętra tak naprawdę. Na speedzie, życie leci jak na speedzie. Nawet zastanawiałem się, czy nie pokorzystać sobie w sacrifice roomu, ale widzicie, że nie ma żadnego w pobliżu, trzeba by było jeszcze mapę odkrywać, a na co niekoniecznie mam czas. Weźmy sobie ten broken modem, pyk, i bardzo dobry przedmiocik, mamy milutko, może jeszcze wysadzę tutaj trupka, a nic nie wypadło. No tak, pomyślałem, że może jeszcze ta kaska się tutaj do rączek załapie i wiecie co, boję się, że znowu nawet z tym glowing hourglassem, ale incepcja, nie uda mi się zdobyć angel roomu, kurczę, że znowu stracę te szanse, no bo jest to całkiem prawdopodobne. No nie, jeszcze wkurzę się zaraz, mogłem w sumie nie iść do tego pokoju, mogłem się po prostu cofnąć i iść tam, kiedy będę miał cały ładunek. Dobra, lecimy, po prostu nie przejmujemy się, lecimy i tyle. Tutaj wysadzę. Ojejku. Widzę, że jest tu parę przedmiotów wreszcie jakichś fajnych, ale nic mi się chyba nie uda zdobyć. Wezmę sobie może co najwyżej to żyćko. Tym samym też statystyki. No i jest niefart niesamowity, jeśli chodzi o te różne okoliczności związane z Devil Roomem i z Angel Roomem. Muszę się, kurczę, prosić co piętro, żeby je dostać. Więc nie to będzie dzisiaj moją siłą, przykro mi. Jakoś tak się złożyło, no nie wiem, nie fart. Znaczy, o ile to pierwsze oberwanie w przypadku Devil Roomu było moją winą, tak? Znaczy, nie moją winą, tak, tutaj już była 100% moja wina, mogłem to zrobić mądrzej. Ale jakoś nie lubię tego pokoju z plującymi ludzikami i kolcami. Chyba znacznie lepiej jest po prostu przejść to od razu na początku i nie bawić się tam w przechodzenie jakoś bokiem, bo to różnie wychodzi. Dobra, nie będę cofał piętra i zobaczmy, co jest tutaj. Muszka, Lost Fly, no. Dobra, nie chcę tego. Śmierdzi. Chodźmy tutaj, zobaczmy, co jeszcze jest w specjalnym pokoju. No, co to za piguła? Tears Down, nienawidzę tego. Idę stąd. Ale się wkurzyłem, no nic nie siada. Ja nie wiem, piguły. Ale dobra, Mangetsu, bo ci ostatnio ktoś napisał taki komentarz, że marudzisz i marudzisz tylko na tych filmach i aż się nieprzyjemnie tego słucha, więc wiecie co, zrobimy sobie teraz takie minuty i odcinek do końca będzie bez żadnego marudzenia. Jeśli będę widział, że coś jest źle, będę starał się utrzymywać wciąż optymistyczny sposób wypowiadania się, żeby nie niszczyć tutaj, prawda, humoru. Wam macie mieć przyjemny odcinek i zobaczymy, jak to pójdzie. To sobie dałem challenge w sumie wymagający dosyć, ale może teraz się uda berserka wbić i rushujemy. Dobrze jest i lecimy dalej. Nawet karta jakaś wypadła, ale my rushujemy. Nigdy tak nie rushowałem jak teraz. Proszę bardzo, pyk, cyk, pu. I teraz jak, kurczę, salami ciachamy. Dobra. Teraz się nie uda pociachać, ale za to wystrzelamy go porządnie, mimo tych oczu skaczących. Broken modem też nam tutaj nawet pomaga w tej sytuacji. Broken modem. Ale się spłaszczył, jaki ryj miał przez chwilę. Nie wiem, zawsze mnie to rozwala, jak uda mi się jakoś zamrozić zamrozić wroga i wiecie, jest spłaszczony, albo go zatrzyma i tak dalej. No i niestety nie udało się Angel Roomu zdobyć, ale to było do przewidzenia zdecydowanie. Spieszymy się troszkę, plus chciałem tylko wziąć tę kartę. Emperor odwrócony, o dziwo. Chyba breaka już nie ma, więc ja bym się mimo wszystko, tak was zaskoczę, na następnym piętrze rozprawił
z tym, co będzie. Ale w momencie, kiedy berserka sobie nabije, tak, żeby wykorzystać jeszcze tę przemianę. I mamy Necropolis 1. Chodźmy tutaj może. Mogę też się cofnąć zawsze Glowing Hourglass, gdyby była sytuacja, że przez walkę na przykład mi się softlockuje gra, nie? To też będzie mądre i damy radę. Dobra, chodźmy do góry mimo wszystko. Nas wypchało do góry. Zadziałała klątwa Maze, ale chyba mnie po prostu od innego wyjścia dało. Ale w tą samą lokację. Śmiesznie troszkę. Dobra, tam jeszcze coś skacze u góry. No te pokoje są takie czasochłonne troszkę. Dobra, i teraz się cofamy, znaczy na Emperor idziemy. Co to jest? Ale się boss trafił. Z Deum, tak nagle, dziko. Ciekawe, co nam z niego wyleci. Ale przynajmniej tego, softlocka nie będzie. Więc miło. Dostaniemy dodatkowy itemek, liczę tak szczerze, że to będzie coś na właśnie damage, bo nie czuję tego damage'a. Jeszcze różne okoliczności sprawiają, że itemów nie mam zbyt dużo. Te treasure roomy śmierdzą strasznie. Dobra, i lecimy go. I stopy, klepiemy po stopach. Stopunie. Stopy. Dobra, i dokańczamy pająka. Chociaż akurat szkoda, że nam się boss Deum trafił, bo był on trochę bardziej wymagający. No mamy życia więcej. No niech będzie. Chociaż jakoś ja się zawiodłem trochę. Może przynajmniej mi szansę podtrzyma, tak? Te soul hearty. Mogłem też niby cofnąć tym Glowing Hourglassem. W ten sposób wykorzystałbym tę kartę gdzieś indziej. Jak już znałbym drop, to też by było ciekawe, ale jakoś o tym nie pomyślałem. Hierophant, dobrze, a tu? Ace of Hearts, też git. Otwieramy, co tu jest? Muszki. A muszki skąd się wzięły? Z pietruszki. Żeby zarymować. Nawet nie czuję, kiedy rymuje. Dobra, mamy berserk. Skoro się odpalił, to lecimy. Ciachamy. Robimy za sushi Gaia. No już. Dzwonkiem nie bij. Nie, zabił dzwonem 3 razy i się stało, co się stało. Dobra, przynajmniej tutaj liczę na to, że będzie Angel Room. Jeśli nie, to już się wkurzę. Dobra, nie będzie, będzie Angel Room. Miałem być pozytywny. Miało nie być narzekania, prawda? Jakby ja dzisiaj uważam, że będzie ten Angel Room i będzie bardzo dobry przedmiot w nim, który będzie warty tego naszego cierpienia. Będzie po prostu, będziemy mimo wszystko tutaj Jezusami tego podejścia. I zobaczycie, co się stanie. Natomiast my pójdziemy jeszcze do sklepu, w którym nie ma być może tutaj, prawda, jakichś specjalnych zdobyczy, ale za to jest do rozwiązania problem z gridem. Mogę też wysadzić, prawda, tutaj trupka i w ten sposób mam większe szanse na... Ace of Hearts użyję, bo już mi się nie chce. Na Angel Room. Zobaczymy, czy ten Angel Room się trafi. No, dawaj. Niestety, przez przypadek oberwałem, ale to nic. My potrzebowaliśmy tego tak w głębi, żeby sobie jeszcze więcej berserka nabić. Będzie to bardziej pozytywny efekt niż negatywny dla nas, prawda? I faktycznie Angel Room się pojawił, a w nim pojawił się Eden Soul, którego ja bym szczerze wziął, bo jest dobrym itemem. Tylko nie bardzo wierzę w to, że nam się pojawi ponownie Angel Room. Możemy go sobie wykarmić. Ale no zobaczymy, jak na przyszłym piętrze. Ja liczę jednak, że nam się uda, prawda, że jednak jeszcze jakiś pokoik się zdobędzie. Nie chciałem, żeby to był mój jedyny pokoik w tym podejściu, mój jedyny Angel Room. A Glowing Hourglass, choć jest potężny, wydaje mi się mniej ciekawy. I idziemy dalej, już bez nawet Treasure Roomu, bo chciałbym tutaj nabić sobie, zrobić sobie Boss Rusha, jak już obiecałem. Wydaje mi się, że naszym Australopitkiem, to znaczy Samsonem, jakoś zdążymy na hasza również. Jakoś do tego dopilnuję. W ogóle wiecie, co mnie śmieszy? Że jest postać Tainted Samson, jest postać Tainted Jacob. I Jacob ma całe włosy, oprócz takiego jednego wygolonego skrawka. Fajnie, że z planetarium. I Terra, bardzo dobry przedmiot, podoba mi się. I że ma właśnie jeden taki skrawek wygolony gdzieś tam z tyłu głowy, ten Jacob. A Samson ma wręcz przeciwnie. Ma akurat tylko jeden skrawek zostawiony tych włosów. I tak sobie myślę, że Jacob i właśnie Samson tworzą całość. Ale my nie musimy w sumie robić tych pokoi. Skoro się spieszymy tak bardzo na boss rusha, to możemy przeraszować też pomieszczenia. Tylko wiecie, co jest problemem? Tak się zastanowiłem. Nie zdobędziemy wtedy... O, jejku! Nie zdobędziemy wtedy Eden Soul ładunków. A one są bardzo cenne dla nas. Dobra, mam the fulla przynajmniej. I co tu jest? Biblia! Biblia byłaby super. Ale no, jak widzicie, jest jak jest. O! No to dobra, problem się rozwiązał, z tym, że kurczę, mapa też by była świetna.
Mapa by była świetna, bo bym od razu widział przyszłe piętra na haszu. To jest... Book of Revelation to jest, przepraszam, ja się pomyliłem. Tutaj, o właśnie, mogłem też wykorzystać tego pana, żeby zyskać więcej ładunków na moim Eden Soul, ale nie pomyślałem o tym w pierwszej chwili. Jakoś pomyślałem, że kasa będzie ważniejsza, żeby wziąć właśnie tę mapę. Co też może nie było złym zagraniem, ale... Kurczę, cienko z czasem. Bardzo cienko z czasem. Nie wiem, czy uda mi się wszystko zrobić, ale postaram się, ile mogę. No już będę nawet głosy dziadka robił. Wiemy przynajmniej, gdzie mamy iść, a mamy iść na górę. 18 minuta, no tak cienko trochę z tym boss rushem, żeby zdążyć. Jest tutaj jeszcze jakiś grid, prawda? Dobra, mamy berserka. Lecimy z nim. O, znowu jest ten pan. Wykorzystam go zaraz. Może mi się uda. Tylko nie mam też pieniędzy za bardzo, jak sobie tak myślę. Dobra, i ten sol jest prawie wykarmiony. Jest 19 minuta, ludzie, damy radę, damy radę. Dobra, i jeden pokój wyczyścić. To na pewno jeden przed bossem wyczyszczę. I boss będzie tym drugim pokojem. To ten wyczyszczę pokój. A matkę trzeba będzie ubić chyba nawet jeszcze z bomb. Dobra, lecimy, 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 lecimy. I lecimy, pyk. Pyk, 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 pyk. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę użyć Eden Soula w Angel Roomie, jeśli mi się trafi. Jeśli nie, to na przyszłym piętrze dopiero. 30 sekund, ludzie, 30 sekund. Nigdy się tak nie spieszyłem jak teraz. No nie, nie wychodzi z tymi bombami. 20 sekund. No proszę. Proszę, proszę, proszę. Dobra, jest. I mamy Devil Room. Robimy szybką akcję. I bierzemy sobie może pod damage, co? Pod damage. Tutaj robimy pyk. Jest bardzo fajna rzecz, ale ja bym zrobił tak. Wziąłbym to, potem wziąłbym to. I tyle. A może jeszcze książkę wezmę. I chodźmy szybko. I zdążyliśmy, dobra. 3 sekundy. I jest fajny przedmiot. Będziemy mieli namierzanie, świetnie. No to co, używamy tutaj książek. Ja zadecydowałem, że wezmę jednak tego dzieciaczka. No i robimy bardzo szybko, się postaramy. Jak się postaramy, to wyjdzie. Właśnie nie byłem pewien, czy będę brał kartę The Fool, ale wziąłem tak na wszelki wypadek, gdyby nie udało nam się zrobić boss rusha. Ale myślę, że się uda. O. Że zdążymy jeszcze na hasza. I będzie elegancko. Proszę bardzo, ale kuksimy tym Samsonem. Nie, no ta rózga się trzaska. A to dopiero pierwsza walka. Nie nadążamy za nim. Gdzie jest ta rózga? No, czarodziejska różdżka. Czarodziejska rózga, rózgus. Fajnie, że mamy namierzanie. Namierzańsko. Tylko takie obrywanie nie jest tutaj potrzebne i wskazane. No jak obliczyłem, skoro mamy już tak naprawdę, moi drodzy widzowie, mapę ze sklepu, to powinniśmy zdążyć i bez tutaj specjalnej spiny. Tylko jedna spina u mnie w moim przypadku to obrywanie. Za bardzo wchodzę w kwasy, próbując zadać obrażenia, więc oczywiście używam Book of Revelation. Fajnie, że go mam dodatkowo pod życie. Wszystko się staje od razu bardziej tutaj dla mnie możliwe i przyswajalne. Bijemy, bijemy. Karta The Fool, nie wiem, czy się przyda. Lecimy! Bliżej, bliżej, bliżej. Jak kurczę ksiądz woła do konfesjonału. Bliżej, bliżej. Tak będziemy teraz podchodzić do bossów, jak będziemy berserkiem. Ja już głupoty gadam, sorki ludzie. Jest jak jest. W ogóle też powiem wam, że całkiem podoba mi się nagrywanie z rywciem tej Terrarii i uważam, że naprawdę świetnie nam idzie to, żeby jednak jakoś regularnie robić tę serię, bo robiliśmy wcześniej bardzo dużo serii, czy to właśnie były chyba 3 nawet serie z Terrarii, ale wiecie, jaki był ich mankament? Taki, że zawsze od pewnego momentu nie mogliśmy już się ze sobą zgrać. I potem dochodziło do sytuacji, że odcinki były raz na tydzień, odcinki były raz na miesiąc potem i potem jakoś seria się kończyła, bo nam się nie chciało, albo się przerywała, albo jakoś przy końcu blisko, jeśli chodzi o progres, seria się jakoś zakończała, nie? A tym razem jest tak, że lecimy daily praktycznie, parę dni może było przerwy. No, w sumie z przyczyn takich nie z naszej winy i uważam, że trzymamy się nieźle, dlatego kurczę, mega się cieszę, bo czasami daily właśnie z dwoma osobami, jak trzeba się do kogoś dostosować, jest trudne. Jeszcze jak każdy ma swoje zajęcia, swoje tam rzeczy, swoje tam nagrania, no to może być z tym nieciekawie. Dobra, bijemy,
O życie się jakoś nie martwię, odkąd mam to Book of Revelation. Sam widzicie, że może nie do końca jest to słuszne. Dobra, mamy 8 falę. Nadchodzi nowa fala. Jakiś Young Multi mi się teraz odpalił, wewnętrzny. Ja nie wiem, co mam z tym łe, ale takim głosem dziadka dzisiaj. To jest jakaś nowa taka odmiana mojego przyzwyczajenia podczas gry. Tak samo zauważyłem ostatnio, jak montowałem sobie odcinek, że bardzo nadużywam takich sformułowań jak że tak powiem, albo jeszcze coś takiego było, czego już nie pamiętam nawet. Ale właśnie staram się tak nie robić, zwracać na to uwagę, bo chciałem, żeby dało się mnie słuchać. Tak samo kiedyś widziałem jakieś story od kogoś, bo coś tam, była jakaś taka akcja, która może nie powinna mnie obchodzić, ale mi się trochę nudziło, jak nie mogłem spać i sobie przeglądałem. Akcja związana z tym, że jest taki TikToker teraz, co jest śmieszne, który się nazywa Edzio. Ja go kojarzę z 2014 roku, kiedy zwyciężał na bitwach freestyle'owych WBW właśnie i był chyba nawet dwukrotnym mistrzem, że dwa razy zdobył pas WBW i w każdym razie był dobry i go głównie z tego kojarzę, plus jeszcze tam miał próbował jakąś karierę raperską, potem też jakąś tam miał dramę, że Włodiego skrytykował, zapalenie marihuany, jakieś tam inne rzeczy. No w każdym razie ma też swoje za uszami. I teraz go widzę na TikToku, że nagle jest popularny, co mnie tak mega zdziwiło, też zmienił wizerunek kompletnie. I do czego teraz dążę? Wyświetlają mi się od paru dni różne wypowiedzi różnych osób na temat tego, że Edzio tam kurczę zerwał z dziewczyną i nagrał o tym kawałek, nie? I to, że to jest takie, że cringe'owo jeszcze ten kawałek brzmi i że to nie jest dobry w ogóle pomysł, żeby tak robić, bo może właśnie się to odbić na tej dziewczynie. I po co mi ta cała historia? Mimo wszystko chciałem zobaczyć, co tam się stało, o co tam chodziło, bo kurczę, człowiek jest ciekawski, nawet jak go sprawy nie dotyczą, wiadomo, no taka jest natura ludzka. I wszedłem sobie na profil tej właśnie jego byłej, no i ona po prostu jak tam tłumaczyła coś, różne jakieś rzeczy, to cały czas mlaskała, tak wiecie, co jedno, dwa zdania. I to był taki jej jakiś taki nawyk, którego ja nie byłem w stanie zdzierżyć, bo mnie to jakoś irytowało, nie? I sam też, jak na przykład zdarza mi się mlasnąć jakoś tam podczas wypowiedzi, podczas nagrań, o już skończyłem, to staram się to jak najszybciej właśnie wycinać i nie zostawiać tego, bo wiem, że tego się nie słucha przyjemnie, ale jak ktoś tak z premedytacją jakoś tak, tu byłem wszędzie, no to się co, to po prostu idziemy dalej, jakoś tak z premedytacją tak, no to odmlaskuje, ja nie mogę tego słuchać, naprawdę. I po to była ta cała historia, ten cały zarys, który wam tu przedstawiłem z tym Edziem, żeby dojść do tego już, żebyście nie mieli mindfucka, do czego ja w ogóle nawiązuję. Ale w każdym razie, nie wiem, jakoś tak mnie to raziło, że no nie mogłem. I sam też staram się, wiecie, robić swoje materiały jakościowo, to zwracam uwagę na takie rzeczy. I ludzie tak, my raszujemy, dlatego, że nie będziemy używać teraz książki naszej, żeby nie mieć tego jeźdźca, bo nie chciał... Au, boli, bardzo boli. Nie chciałbym właśnie mieć jeźdźca, bo nie chciałbym mieć Bandage Girl albo tego Meat Boya. Nie jest mi to do niczego potrzebne i idziemy dalej. Dobra, mamy, już mogę... Nie wiem, czy mogę użyć. Wolę nie używać, po bosie sobie użyję. No co jest? Biję go, a go nie biję. W dupę. Jak go zamroziłem. No nawet dupy nie ma, ej! Gdzie jego dupa? Czemu on... Jego część ciała jest sama dupa, jest tutaj. Czemu sama głowa została? Czemu tak się stało? Nie wiem, ale niestety nie ma, jak się okazuje, Devil Roomu w tym przypadku. Nie wiem, czy bym życie już wydawał, bo chyba nie mam go zbyt dużo, skoro tak poobrywałem ostatnio. A, nieźle. Możemy wziąć. No, jakiś trinket, nie mam żadnego. To w sumie, co mi tam będzie zależeć. No nie. No właśnie, więcej tracę zdrowia teraz niż zyskuję. Zróbmy coś z tym. Możemy tu poczyścić te pokoje i będzie na pewno... kolejna biblioteka. Zobaczmy, co tam słychać. Jest Biblia, więc poszłoby łatwiej z mamą. I, znaczy z sercem mamy, to ja bym chętnie wziął. Plus jeszcze tu są ryzykowne wejścia. No bossa i tak raczej nie zamienimy na jeźdźca. Znaczy jest taka możliwość, z tego co słyszałem, tak jak na challenge'u mi się kiedyś stało. Ale no raczej by mi się tutaj na jeźdźca nie zamienił, chyba że takiego dużego jeźdźca, tego co ma taki fajny item aktywny. Taki biały, na białym koniu. Mamy jeszcze 3 minuty. To zróbmy coś z tym.
kaskę też możemy zbierać jak najbardziej, chociażby z tego względu, że będziemy jeszcze wydawać w sklepie haszowym. Lecimy, 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 go, go, go. W sumie tak, powiem wam, że ostatnio czułem się nawet dobrym graczem w Isaaca i mam wrażenie, że jakoś tak na nagrywaniu często tego nie widać. Jakoś tak na nagraniu trochę mi tego skilla spada. Jak tak gram sam dla siebie, to ja naprawdę jestem, czuję, że jestem całkiem dobry i robię takie fajne uniki, wszystko mi wychodzi, unlocki widzicie, że idą jak z płatka. Na odcinku też udaje mi się oczywiście odblokować, ale wygląda to zupełnie inaczej, jeśli chodzi o skill, nie? To jest troszkę takie, to troszkę mnie tak kuje, troszkę mnie tak boli. Chodźmy już na Eat Leaves, możemy też użyć pięty Achillesa. No, zawsze mniej, a właśnie, mieliśmy użyć tego, Biblii, zapomniałem. Jakoś tak wyszło. Co w Devil Roomie? Książka i gówno. Więc nic tutaj nie poradzimy, przykro mi. Mamy 1,5 minuty, chodźmy już na haszyka. Czytata, czyta, cytaty, haszyka. Muszę to powiedzieć. Jak z kluczami, bo 5 sobie zostawiłem. No to tak pół na pół. W sklepie jest bateryjka podwójna, o dziwo. I nie ma żadnej innej, ale mogę wziąć sobie życie. I bym chyba tak zrobił. Plus muszki nie byłyby złe. Nie byłyby złe, bo mógłbym podczas walki sobie je tworzyć. Zastanawiam się, co zrobić. Wezmę sobie to, wezmę sobie to. Aha, i tak w ogóle dostaję statystyki zakupowanie. No to zróbmy. Wszystko pokupujmy po prostu i tyle. No zastanawiam się, co zostawić. Biblię zostawię po prostu. Nie potrzebuję latanka na jeden pokój. Montezuma's Revenge. Jakoś ostatnio polubiłem ten przedmiot. Może was zdziwię, ale jakoś śmiesznie mi się z niego... śmiesznie mi się go używa. I tu bym sobie zdecydowanie wziął Loki's Horn. Nie Toxic Shock, Loki's Horn bierzemy. Będziemy na parę stron walić czasami naszymi naprowadzającymi pociskami, co wydaje się całkiem spoko. I pierdzenie, i śmierdzenie. Któż by nie chciał śmierdzieć? Nie mam kaski, na co już wydawać, a tyle jej mam. Jeszcze mi się trafiło. No dobra, zobaczmy tam w drugim pokoju, czy nie było trapdora żadnego. Bo oczywiście taki może się zdarzyć. To wypadałoby sprawdzić. No jak no? Oczywiście, dla Mangetsu nic nigdy nie ma. Nie ma trapdora. W ogóle jak działa z wężem? Śmiesznie, troszkę tak w kształcie, o którym nie będę mówił. Ale wiecie co? Chyba to będzie namierzać dodatkowo, nie? Najwyżej tego węża upuszczę. No mam nadzieję, że to będzie namierzać. No tirsy są lepsze, ręcz jest lepszy. To możemy z tego korzystać, nie? Tylko, o jeju! Ale mam miecze. 4 po każdej stronie. Dobra, lecimy tego hasza. Ten holy water mimo wszystko... Pierdy też są wykrzywione, zobaczcie! Srakowy brimstone wykrzywiony. Co się z nim stało? Mam też 3 tutaj kółka. Chyba maksymalnie można mieć 5 kółek, taka ciekawostka. Albo 6 z F-ką. Ale jazda. Dobra, co chciałem powiedzieć? Chyba zapomniałem już. Namierzamy w każdym razie. To jest git, szybko idzie. Potem idziemy na Delacrium. I powinno być dosyć takie szybkie podejście. Też nie wiem, jakby... Bardzo by mi było na rękę, gdyby jednak te studia moje wróciły na stacjonarne, wiele przedmiotów stacjonarne, przepraszam, zdalne, bo ja mam teraz wszystko stacjonarnie. Zdalne to ja miałem może parę dni. I naprawdę niektóre przedmioty to aż się przydałoby, zamiast wysiadywać w sali z nawet z mniejszą efektywnością, jakieś projekty robić, to wiecie, żeby było asynchronicznie, zdalnie i każdy by i tak miałby podobną efektywność, a nie trzeba by było dojeżdżać i prowadzący miałby lżej i my mielibyśmy lżej. Jakoś tak, kurczę, czasami brakuje tych zdalnych. Jedyny plus to taki, że można się z grupą spotkać, wiadomo, ale do tego nie trzeba, kurczę, mieć stacjonarnych, żeby się spotykać. Więc tak trochę smutek. No wypierdzę wszystko z siebie. Dawaj. Zygzakowate pierdy, ja nie wiem. To jest jakiś mem. Zygzak pierd. Jak Zygzak McQueen tutaj lecę. I nową kiecę. No dawaj, ziomeczku, dawaj. No zarysz, no. Rozrobię nowe muszki. Pod poduszki. Spodobał mi się odgłos dziada. Już będę go teraz nadużywał. Jak już mówimy o nadużywających... O rzeczach, które są nadużywane, to odgłos dziada chyba będzie tą dzisiejszą taką rzeczą. Nie wiem, o czym ja myślę, że tak robię. Top 10 odgłosów Mangetsu, modulacji głosu. Dobra, fajnie, że broken modem
buguje tutaj te pociski. No i zaczyna się powoli jedna ze znienawidzonych dla mnie faz. Jak on robi te kolumny, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Albo jak najmniej HP mu zostanie. Te kolumny takie wody. Dobra, to jestem bezpieczny, widoczny, bezpieczny. I dokańczamy go, ludzie. Dokańczamy go. Poszedł, poszedł. I tak, mamy Soul of Samson, bo oczywiście Bossrusha i Hasha zrobiliśmy. Na dole nic nie zrobimy. Lecimy na Delacrium, dom, dom, dom. Takie unlocki wybraliśmy dzisiaj. No niby lepiej by było iść na Mega Szatana jakiegoś, ale wiecie, że jakoś no nie zdobyłem drugiego kawałka klucza. No i jakby wciąż mogłoby się nie zdarzyć przejście na Delirium, a ja chciałem dzisiaj zrobić. W ogóle ostatnio mam takiego niefarta, że bardzo często mi się zdarza, że na przykład robię sobie Hasha, Boss Rusha, Hasha w jednym podejściu, potem idę na The Chest bądź Dark Room, robię Mega Szatana i po nim już przejścia nie ma. I tak cztery razy z rzędu mi się zdarzyło i to wiecie na kim? Na dwóch Apolionach, i Tainted, i zwykłym. No ostatnio robiłem Betani, to już było git, to już mi się Delirium zrobiło. Więc jakoś coś tam mimo wszystko przeraszowałem, ale to jest najgorsze, bo potem znowu robię na... o, zrobię sobie, użyję tutaj Book of Revelation. Znowu sobie używam... czy idę znowu na Mega Szatana na tym samym, na tej samej postaci i znowu mi się to przejście na Delirium nie robi i to powoduje, że ja muszę jeszcze raz robić trzeci run i wychodzi łyso generalnie. Dobra, chodźmy tutaj, tu na pewno nie będzie Delirium i znowu ten łeb. Ale padł, ale się zesrał. Uuu. A ja bym chyba bym poświęcił moje familiary. Miałem dwa, nie? I to nie jakieś ważne. Dobra, użyjemy. A, familiar za familiar, i to jeszcze gorszego dostałem. Muszki były lepsze. No nie wiem. Jakoś tak się zawiodłem trochę, jeśli mam być szczery. A pewnie mam być szczery, tego dawno nie było. Tego dawno nie słyszeliście. Widzowie drodzy. Planuję w ogóle wkrótce też więcej tych odcinków z Isaaca powypuszczać, bo jakoś tak, mimo że gram to... wyszedłem z wprawy nagrywania go, a raczej jakoś tak ostatnie okoliczności nie sprzyjały. Tutaj pójdę. No tu nie będzie Delirium. Możliwe, że będzie tam po lewej stronie. Jest to z bardzo dużym prawdopodobieństwem, patrząc na to, jak układają się pokoje. Smród zygzakowaty. Mamy książkę kolejną, ale to nic. To jest gówno. Albo dobra, chodźmy na to Delirium. Już nie będziemy cyganić po całym piętrze, bo a nuż się okaże, że tam Delirium nie będzie i będzie przykro. No nawet nie ma Delirium. Ja myślałem, że tu będzie. To dobrze zrobiłem, że tu poszedłem. Dobra, ziomek. Wypierdzę ci wszystko w twarz. I jest flip! Ale on mi się już nie przyda, bo po bossach, no nie przydaje się. Co mam powiedzieć, no. Ale jest świetnym przedmiotem. Kurde, szkoda. Byśmy mogli sobie przedmiociki zamieniać. W sklepach można, w Devil Roomach można, w Angel Roomach można, w sklepach można, a nie można w Boss Roomach niestety. Znaczy można użyć, ale nic nam to nie da. To jest taki świetny przedmiot. Parę razy mi się zdarzył w ogóle od razu na samym początku gry. Co to było? Jaki wykrzywiony ryje. Na początku gry z Curse Roomu i to jest super. To już mamy taki porobiony start wtedy. Tylko niestety też długie podejście. A propos długich podejść i flipa, to jeszcze Lazarus nam mi został tam do dokończenia i na Gridierze, i na... muszę nim Hasha zrobić. Mam Delirium, ale Hasha nie mam. Tak jakoś wyszło. I tu co będzie... o nie, wszedłem w kogoś. Już chciałem powiedzieć, weszłem. Jakoś tak, zamroczenie ludzkie. Co tutaj jest? Jest Delirium. Dobrze. Lecimy z tobą, koksiu. Ja się ciebie nie boję. Nie boję się. Nie boję się, dziewczynom podobam się. Może Delirium też się spodobam. Nawet jak mi będzie Menelixa tutaj transformował się. O nie! Ale... brakowałoby jakiegoś habitu albo czegoś takiego, żebym się jeszcze tym Revelation poratował. No cóż. Teleport z dupy. Co ja wszedłem? Nawet nie widzę. Dobra, skupmy się, ludzie, skupmy się, bo za często obrywam. No, klepiemy. Bo jakoś tak właśnie nie mam zbyt dużego DPS-u na dystans, mam wrażenie. Tak nawet nie jestem pewien do końca, czy te pociski dobrze dolatują. Czy nie wycisnąłbym więcej już usuwając ten przedmiot. Ten trinket. No. Pyk, 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 pyk. Ale wybuchy, auta, samochody. Bunia jest, grubek. Grubek. Nie, grubku, nie rób tego.
Isaac! Nawet jeśli zbije mi dużo życia, to jeśli zbije mi tak do kościanego kontenera, mogę sobie jeszcze pozbierać tam później. A mogę odpalać pociski. Mogę pozbierać tam później serducha parę razy. Może mi się uda to fajnie zrobić. O, zmienia pokój. No, jeszcze gorszy. Jeszcze mniej widoczny. Widocznus. Amogus. Dawaj, szarżuj. Co ty, ziomek? A nie wiem, co on próbuje. Bardzo wolno idzie z tym delirium. To mnie tutaj troszkę martwi, wiecie? A damage mam. No właśnie, może przez ten trinket. Wywalę go. Bo nie jestem pewien, czy to trafia w ogóle. Jakoś tak. Może będzie lepiej z pierdami i z wszystkim załatwić to polubownie. Może tirsy mniejsze, może ręcz mniejszy. Ale nie będzie nam wykrzywiało trochę tutaj tej psychiki i pocisków zarazem. Dobra. Bunia skacze. Strzeżcie się wszyscy przed bunią groźną. Ale go. Podbijałem mu pociski. Tu jest gościu. No już widzimy, że ma mało HP. Mniej niż połowa, to już jest git. Tutaj też mogę się jakoś zbliżyć, ale nie wiem jak bardzo, nie widzę właśnie od tyłu. To jest najgorsze. Dobra. I pierdem w łeb. Sraką w sumie, nie pierdem. Nie wiem, czemu nazywam to pierdem. Jeszcze tam coś dodatkowo leci, jakieś żółte pociski obrzydliwe. Nie będę próbował się domyślać, co to jest. Sraka nieboraka. Nowe ryby są tworzone. Krzyk dziada zrealizowany. O Boże, ile oberwałem teraz. Ale on też już jest na wykończeniu. Propos mówienia cały czas o Boże i tak dalej. Powiem wam taką historię real talk. Może to nie jest odpowiedni moment na to, ale chcę wam to opowiedzieć, bo już w życiu wam tego nie powiem i to jest już będzie zapomniane przeze mnie. Mianowicie ja przez sen mówię i moja dziewczyna się skarży, że właśnie zaczynam bardzo głośno gadać. I wiecie, co ja mówię przez sen? Zaczynam się żegnać albo witać, jakbym się witał właśnie w odcinku, że to było na tyle, coś tam. I zaczynam właśnie takie rzeczy mówić. Plus mówię rzeczy typu: o Boże, co to jest? Jak to się mogło stać? Co to jest? O Boże. I właśnie cały czas mi dziewczyna zwraca na to uwagę, że dzisiaj znów to zrobiłeś, znów mówiłeś przez sen te same rzeczy z tym: o Boże, ale jak to? Nawet no, z przekleństwami czasami. A to są wszystko właśnie takie reakcje moje z odcinków. Widzicie, to wszystko gdzieś tam siedzi pod świadomości. To jest też śmieszne, że nawet jak śpię, to nie mogę sobie odpuścić nagrywania, nie? No dobra, i tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek. Delirium ubite. Jak widzimy, karteczka jest nawet porządnie zrobiona. Mam nadzieję, że odcinek Samsona wam się spodobał. Następnym razem wydaje mi się, że weźmiemy pod lupę jakiegoś Jacoba, Lazarusa. Jeszcze gdzieś tam, za niedługo również, ale chyba później, Kaina i Ewkę wezmę, bo Kaina chciałem zobaczyć po reworku, a nie miałem póki co okazji. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału i słuchajcie, odblokowaliśmy Berserk po prostu. Byliście super, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało, no i trzymajcie się zdrowo, pa pa!